Przechodzimy do punktu numer 3 porządku obrad. Podziękowania za osiągnięte sukcesy sportowe. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy państwo, w przypadku każdej wspólnoty samorządowej także, a może przede wszystkim tak jak i w przypadku każdej rodziny, mają miejsce wydarzenia, zdarzenia, które są bezdyskusyjnym wielkim świętem dla tej wspólnoty. I te święta oczywiście mają różny charakter, ale te najpiękniejsze, najbardziej wzniosłe są związane z indywidualnymi osiągnięciami poszczególnych członków tejże wspólnoty. Bo te sukcesy, drodzy państwo, budują tożsamość wspólnoty, budują poczucie własnej wartości, dają powody do dumy, dają powody do satysfakcji. Dzisiaj Goleniów obchodzi takie wielkie swoje święto i szczerze powiem, że jest to jeden z najpiękniejszych dni chyba w naszej pracy burmistrza i Rady Miejskiej, że w tym święcie możemy brać udział. Bardzo serdecznie dziękuję Ewie Durskiej, bardzo serdecznie dziękuję Marcinowi Majce, bardzo serdecznie dziękuję Weronice Miadełko, bardzo serdecznie dziękuję Katarzynie Kalinie, bardzo dziękuję Ani Maleszy, której dzisiaj z nami nie ma, bardzo serdecznie dziękuję Zuzi Pierko za to, że dajecie nam powód do dumy. To czysty zaszczyt móc być burmistrzem w gminie, która ma takich jak wy obywateli. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, bardzo serdecznie zapraszam panią Ewę Durską i pana Waldemara Nowotnego, złota medalistka ostatnich Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro wraz z panem trenerem. Bardzo serdecznie witam. Proszę państwa, pani Ewa to oczywiście multimedalistka Igrzysk Paralimpijskich, bo to już trzeci złoty medal i to jest osiągnięcie na miarę świata niebywałe, więc tym większe gratulacje od całej Rady Miejskiej. Ale poza tym, że jest wybitnym sportowcem, jest jeszcze człowiekiem wielkiego serca i ostatni medal z Rio przekazała właśnie na rzecz Wiktorii. I klasę trzecią CSSP numer 4 bardzo serdecznie zapraszam, bo chcieliby za to podziękować. Bardzo proszę. W każdym człowieku drzemie coś z anioła. Jeden go wypełnia, zaś drugi go woła. Trzeba umieć dostrzec anielskie walory. W przyjaźni, w miłości, niebiańskie kolory. W radości i smutku, w zdrowiu i w chorobie, kto ci rękę poda, jest aniołem tobie. Jak
to cudnie być szczęśliwym, mieć marzenia i je spełniać, znaleźć ludzi nam życzliwych, pustkę w życiu swym zapełnić. Mieć nadziei do oporu, optymizmu dnia każdego, rozpoczynać go z humorem, robić tylko coś miłego. Dobre w ludzkość ubogacać, szczery uśmiech ofiarować, a gdy smutek nagle wraca, do kieszeni szybko schować. Jesteśmy razem, się nie boimy, bo kiedy jesteśmy razem, to wszystko zwyciężymy. Kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy razem, hej, jesteśmy razem. Thank you.